Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy, Mariancello z tej strony, kłaniam się i zapraszam was na kolejny film, a co za tym idzie, chciałoby się powiedzieć na kolejną partię, natomiast nie, dzisiaj was zabieram do szkoły debiutów, moi drodzy, dokładnie, więc siadajcie wygodnie w ławkach i zaczynamy kolejną wideolekcję na temat obrony francuskiej, wariant zamknięty. To nas interesuje, moi drodzy, jak często, powiedzcie sami szczerze, białe otwierają się ruchem E4, bardzo często. Na E4 mamy E6, obrona francuska, moi drodzy, przygotowujemy pchnięcie D5. Najbardziej pryncypialną odpowiedzią jest D4, chociaż nie jest to jedyne, można zagrać D3, skoczek F3, dzisiaj skupiamy się jednak na tej głównej linii, a mianowicie D4, tutaj zajmują centrum białe, my kontrujemy te centrum, uderzamy w nie w postaci ruchu D5. I teraz tak, pionek wisi, moi drodzy, można go bronić na pokazane sposoby, skoczek może wchodzić na któryś z tych dostępnych pól, można to wybić oczywiście w wariancie wymiennym, my skupimy się jednak na ruchu E5, kiedy to białe domykają centrum i mamy wariant zamknięty w obronie francuskiej. Jakie są wady, jakie zalety tego ustawienia? No, grabią przestrzeń, ewidentnie białe, nie mamy ruchu skoczek F6, tego naturalnego, więc być może tego skoczka będziemy rozwijać poprzez tutaj E2, bądź też poprzez H6, żeby wszedł na F5 w dogodnym momencie, ale o tym za chwilkę. Co jeszcze tutaj warto mieć na uwadze? No, goniec na C8 białopolowy często we Francuzi jest słaby, więc trzeba będzie go na raty jakoś tutaj, moi drodzy, rozwijać poprzez pole D7 często, być może czasami też poprzez pole B6, no, chociaż naturalnie jest tędy. To jeśli chodzi o wady, no warto mieć na uwadze jeszcze, że tutaj może być problem w postaci, tak, ustawienia jakiejś baterii, goniec tutaj, moi drodzy, D3, później C2, jakieś tutaj bateria z hetmanem, no mogą być problemy, ze względu na to, że nie mamy skoczka na F6, ten pion będzie broniony po roszadzie tylko przez króla, więc będziemy musieli się osłabiać jakimś ruchem G6, co jeszcze za tym idzie. Kiedy tutaj nie mamy skoczka F6, to często też wchodzi klasyczna ofiara gońca, kiedy to na H7 poświęcają lekką figurę białe, później skoczek wchodzi z szachem na G4, no ale o tym kiedy indziej, moi drodzy. To jeśli chodzi o te wady, a jakie są zalety? No, mamy tutaj solidną pozycję, troszeczkę pasywną, co prawda, chociaż my będziemy aktywnie rozwijać figury, wszystkie swoje bierki na skrzydle hetmańskim, będziemy atakować, moi drodzy, punkt D4, o właśnie ten punkt, który zaznaczę na niebiesko, o, zwróćcie uwagę, zostałem grafikiem komputerowym. Jak widzicie, ten punkt jest naszym celem i żeby to robić, moi drodzy, wysyłamy pionka na C5. Oczywiście to z tym centrum można walczyć poprzez C5, ale także poprzez F6. Dzisiaj skupimy się jednak głównie na linii C5. Najbardziej tutaj grywalna linia to właśnie C5. Uderzamy w pionka, chcemy osłabić piona na E5. Bicie jest opcją, chociaż to tak naprawdę tylko faworyzuje bierki koloru czarnego. My gramy sobie skoczek C6, atakujemy piona tutaj. Tu jest, moi drodzy, atak, więc te piony są słabe. Oczywiście tutaj czarny nie ma ruchu B4, żeby bronić tego pionka, więc któryś pion poleci. Mamy figurę w grze, więc jest dobrze. Ale nie spodziewajcie się, że biały ułatwi wam robotę i tutaj zabije. Naturalnie ruchem jest oczywiście C3. C3, tutaj stworzenie fajnego łańcucha pionowego, piony się bronią, bić to można, ale oczywiście z tym biciem należy się jeszcze wstrzymać, moi drodzy. Trzeba póki co swoimi figurami na skrzydle hetmańskim, poprzez skrzydło hetmańskie naciskać na punkt D4. Są dwie opcje, można wyjść hetmanem na B6, później zagrać skoczkiem na C6, bądź też odwrotnie. Jaka jest różnica? A różnica jest taka, że jeżeli zagracie skoczkiem na C6, to czasami możecie zobaczyć gońca lądującego na B5 ze związaniem i po hetman B6, tutaj goniec często bije, moi drodzy, na C6, chociaż tak naprawdę to troszeczkę ułatwia nam sprawę, ze względu na to, że po odbiciu pionem mamy otwartą linię B dla swoich ciężkich figur i mamy gońca, który, moi drodzy, na 6 będzie czuł się wyśmienicie. Będzie bardzo wredny na tej przekątnej, będzie utrudniał tutaj, moi drodzy, przegrupowanie się białych figur, jakąś roszadę, więc trzeba będzie skoczkiem zagrać tutaj na E2, co by przysłonić to wszystko. No i z tym gońcem, jak już nie mamy problemu, to, moi drodzy, rozwój jest bardzo, no myślę, że prostolinijny. Oczywiście te piony są zdwojone, aczkolwiek to nie jest duży problem, bo po wymianie tego mamy piony jak najbardziej w zdrowym układzie. Otwarta linia B, otwarta przekątna, więc tutaj myślę, mógłbym się pokusić o stwierdzenie, że czarny stoją lepiej. Dlatego też oczywiście warto mieć na uwadze opcję typu goniec B5. Tak jak mówiłem, hetman B6 też jest opcją. Nie wpuszcza gońca, moi drodzy, na tutaj B5. Tak naprawdę dążymy do tego ustawienia, żeby hetman był na B6, a skoczek na C6. Po co? Aby naciskać, rzecz jasna, na punkt D4. Załóżmy skoczek C6, moi drodzy. Skoczek F3, jak najbardziej naturalny rozwój lekkich figur, obrona pola D4, no i hetman B6, bardzo dobrze się tutaj czuje, stoi, moi drodzy, na tej przekątnej, naciska na punkt, pomaga w naciskaniu na punkt pośrednio D4, no i oczywiście w razie odejścia gońcem gdzieś będzie możliwość tutaj wzięcia tego piona.
Takie opcje tutaj pojawiają się. I teraz najlepszym ruchem, moi drodzy, jest A3. Wiem, że to wygląda niewinnie, to wygląda nawet może i komicznie dla niektórych, ale A3 jest dobre. A3, moi drodzy, przygotowuje pchnięcie B4. Ogranicza później też gońca, żeby z szachem nie mógł wedrzeć się na B4. No, bardzo użyteczny, przydatny ruch, moi drodzy. No, główny ruch tak naprawdę. Goniec C2 też jest opcją, goniec D3 również. Zajmiemy się goniec E2, moi drodzy, najpierw tym posunięciem. Teraz tak naprawdę po goniec E2 można śmiało lać D4. No o to chodzi. Mamy już, moi drodzy, trzech napastników, więc można to wybijać. Oczywiście tu jest trzech obrońców, ale my chcemy tak naprawdę sprowokować taką sytuację, takie ustawienie. I teraz ten punkt, moi drodzy, jest atakowany podwójnie, podwójnie broniony, więc przydałby się nam jeszcze jeden napastnik, jeszcze jeden atakujący w postaci skoczka na G8, który często idzie poprzez tutaj, moi drodzy, E7 na F5, bądź też tutaj poprzez H6 na F5. Jeżeli pójdziemy tędy po bandzie, to ktoś może uznać, ale teraz skoczek będzie bity przez gońca, ten aktywny, który chce tutaj atakować centrum, i ktoś może uznać, że wybicie gońcem jest dobre. No powiem wam tak, jest dobre, tylko że warto mieć na uwadze, że nie trzeba odbijać tego gońca od razu, tylko można wtrącić takiego in-betweenera, czyli taki ruch między wierszami, którego nie spodziewał się być może biały, i zabić hetmanem na B2. Wisi wieża, więc za bardzo póki co tego lać nie ma co, więc skoczek narzuca się z B na D2 i teraz wieża jest broniona, no bo hetman, o, sorki patrzy, i dopiero teraz wybijamy gońca na H6. O, okej, okay. Mamy zdwojone piony, ale mamy parę gońców, mamy otwartą linię G, więc tak naprawdę stoimy nieźle. Hetman jest bardzo aktywny. Oczywiście roszada narzucałaby się w tej chwili. No nie wiem, goniec G7 być może, żeby tutaj cały czas atakować, moi drodzy, te centrum, tak? Oczywiście jakieś F6 się pojawi w przyszłości, nie wiem. Długa roszada byłaby jak najbardziej ryzykowna. Myślę, że nawet roszada krótka, bądź też może brak roszady ze względu na zamknięte centrum, byłoby tutaj czymś pożądanym. No, tutaj dużo można mówić na ten temat. Tutaj tylko taka ciekawostka, że jeżeli goniec by zabił, to mamy najpierw bicie hetmanem na B2, moi drodzy. Oczywiście skoczka można też przerzucić tędy na F5, nie ma problemu, ale to troszeczkę przymyka czarnopolaka, nie? Ktoś może uznać, że szach na B4 jest dobry. Myślę, że jest, chociaż tak naprawdę z tym szachem to nie ma co się śpieszyć, bo po szach na B4, moi drodzy, skoczek C3 tak naprawdę, no i teraz skoczek z G na E7 jest opcją, chociaż na dobrą sprawę ten goniec często należy do pola, moi drodzy, E7. Teraz wam powiem mniej więcej, o co chodzi z tym. Złóżmy skoczek H6, bądź czy skoczek z G na E7, to nie ma dużego znaczenia. I teraz skoczek C3, jak najbardziej rozwojowy ruch, skoczek idzie na F5, moi drodzy, trzech napastników, jak widzicie, napada na punkt D4. No i teraz jak to bronić? No można, moi drodzy, w tym momencie zrobić roszadę, rzecz jasna, chociaż wtedy ten punkt pada, tak? Jak widzicie. Można w tym momencie zagrać też gońcem na B5 ze związaniem, no już skoczek oczywiście nie może odbijać punktu D4, albo można zagrać też skoczek A4. Wierzcie lub nie, kiedyś w tej pozycji zremisowałem ze Stockfishem na poziomie 2500, ze względu na to, że wtrąciłem skoczek. Skoczek, przepraszam, skoczek hetman A5 i wierzcie lub nie, skoczek wrócił, moi drodzy, skoczek wrócił na C3, ja zagrałem hetman B6 z powrotem i nastąpiło coś takiego. Powtórzyliśmy trzykrotnie pozycję, okazało się remisowe, nie wiem, taki algorytm dziwny tutaj w Stockfishu zagrał. W każdym razie po tym ruchu skoczek, moi drodzy, A6, gramy hetmanem na A5 mimo wszystko, ale teraz tak naprawdę goniec na D2 z atakiem na hetmana, skoczek jest broniony przez tutaj hetmana z pola D1, więc musimy tym hetmanem odejść, bądź też możemy dopiero teraz zagrać gońcem na B4. O, i to jest ciekawa pozycja. Oczywiście bicie tego to jest całkiem dobra pozycja dla czarnego, nie ukrywajmy. Jest szach, moi drodzy, hetman nie może bronić, bo leci skoczek. No, tutaj są problemy. Są problemy, król F1 często się gra w tej pozycji, chociaż tutaj czarne stoją już naprawdę o wiele lepiej, moi drodzy. Dlatego skoczek A4 jest opcją, chociaż wtedy hetman A5 z szachem. Dlatego też tutaj Stockfish w tej omówionej przeze mnie pozycji uznał, że no, będzie to gorsząca dla niego pozycja, czyli tak gorsząca, zgorszy go. Pozycja, w której będzie stał nieco gorzej, a do tego dopuścić nie może, więc wybrał tutaj linię remisową. Oczywiście powiązanie jest też opcją, tak jak mówiłem, teraz już piona za darmo nie mamy, jak widzimy skoczek jest związany, moglibyśmy to rozwiązać. O, goniec wchodzi na D7, problemy się kończą, no ale teraz oczywiście goniec odbija, bicie z B dosyć, moim zdaniem, dosyć bardziej faworyzujące jak bicie gońcem, ze względu na to, że mamy tutaj otwartą linię B. Oczywiście tego, o przepraszam, tego gońca będzie można zaraz włączyć do gry, chociażby ruchem C5.
Mamy dodatkowe pchnięcie C5. Raz już mieliśmy, jak widzieliście, a teraz będziemy mieli powtórzenie tego. Tutaj już nie będzie miał C3 biały, bo już armaty z linii C się skończyły, jeśli chodzi o piony, więc całkiem dobra koncepcja. Załóżmy roszada, moi drodzy, i mamy C5. Jak widzicie, powtórzony C5, skoczek A4 oczywiście opcją jest. Już nie mamy tego szacha cennego, ale mamy hetman, moi drodzy, na B4. O, nacisk jest cały czas na centrum, jakbyście się dobrze przyjrzeli. Tu jest wszystko bronione, więc skoczek za bardzo bić nie może. Znaczy, za bardzo bić nie może. No, może bić skoczek, ale to tak na dobrą sprawę będzie i tak odbite gońcem, tak? Mniej więcej taka może być pozycja, tak? Możemy to odbić, zagrać wieża C8. No, mamy naprawdę ciekawy rozwój. Cisnął mi się na usta kiepski. Kiepsko to może być u czarnego za chwileczkę. Wchodzi, moi drodzy, goniec na B5, wieża na C8, robimy roszadę. No, kontrola jest. Ten pion jest słaby, moi drodzy. Tutaj hetman świetnie stoi. Myślę, że pozycja jak najbardziej do pozazdroszczenia dla czarnego, tak? Wracamy, moi drodzy, do naszej partii. Tak mniej więcej to wygląda. Kiedy to białe zagrają, już sekundka, kiedy to białe zagrają gońcem w szóstym posunięciu na E2. Mogą też zagrać gońcem na D3, no taką małą sztuczkę troszeczkę, ze względu na to, że teraz, moi drodzy, po CD i CD wydawałoby się, że mamy pionka. Mamy pionka. No bo dwóch atakujących, jeden obrońca, hetman nie patrzy, bo stoi goniec. To jest, moi drodzy, pułapka, sztuczka, którą kiedyś pokazywałem. Teraz najlepszym ruchem jest co? Goniec, moi drodzy, E7. Goniec E7, oczywiście do tego układu jeszcze zdążymy dojść, chociaż teraz przy tym gońcu, moi drodzy, tutaj na D3 skoczek na F5 póki co, no niby może wyjść, ale nie będzie czuł się komfortowo, bo ten goniec zawsze go będzie mógł tutaj huknąć, no i będziemy mieli takie tutaj słabe piony. Ja osobiście nie chciałbym grać tego czarnymi z pionami tutaj na F5 i na D5. Dlatego też ten goniec ogranicza, moi drodzy, skoczka przed wdarciem się na F5. Być może szykowana jest jakaś bateria, o której mówiłem, to warto też mieć na uwadze, a goniec, moi drodzy, na E7, no być może nawet walczy z punktem G5, walczy z punktem G5, to dobre, no, walczy, zapobiega temu, aby skoczek nie mógł się tutaj komfortowo poczuć na G5 z jakimiś napadami na H7, być może napady na H7, być może taki lek kiedyś stworzył, moi drodzy, miewasz napady na H7, zażyj tutaj gońca na E7. Dobra, wracamy do naszej partii, moi drodzy, tego bić nie można, bo jeżeli ktoś uzna, że to można wybić skoczkiem, no to można powiedzieć, że już jest w plecy. Skoczek odbija i tej figury odbić nie można, niestety. Jeżeli chcemy być figurę do przodu, no to wydawałoby się, no figurę do przodu, jeżeli chcemy być piona do przodu i tutaj wyrównać materiał, jeśli chodzi o figury lekkie i zabić, no to dostaniemy niespodziankę w postaci oczywiście goniec z szachem na B5, hetmany na siebie patrzą, trzeba się zasłonić, odejść gdzieś królem, ale niestety hetman podwisa, więc taki cwany ruch, moi drodzy, tym gońcem na D3, kiedy to wybijemy, no to to nie jest do wzięcia. Dlatego też teraz, moi drodzy, goniec D7 tutaj, goniec D7, goniec E7 jak najbardziej też był opcją, chociaż goniec D7 już zapobiega a wejściu gońca na B5, szacha nie będzie, więc to wisi i często jest roszada grana, bądź też poprawiony zostaje goniec na C2. Hetman już patrzy, więc poza zasięgiem póki co ten pion dla naszych figur. No i być może przygotowane jest to w przyszłości. Warto mieć na uwadze, bardzo aktywne gońce mają tutaj białe. No i teraz co grać, moi drodzy? Skoczek B4, bardzo dobry ruch, atakujemy dobrego gońca i teraz bateria nie ma racji bytu. Roszada jak najbardziej w grę wchodzi, wybijamy to, to jest zbyt aktywny gońc, żeby go tolerować, hetman bije C2, wieża C8 i mamy, moi drodzy, bardzo dobrą pozycję. Aktywny hetman, z gońcem już nie ma problemu, wejść może stępem zawsze na B5, mamy kontrolę nad linią C, oczywiście możemy zagrać mniej więcej coś takiego, być może też tak, już nie ma białopolowego gońca i jest dobrze, mamy parę gońców, moi drodzy, otwartą pozycję tutaj na skrzydle hetmańskim i jest ok. Skoczek C3, rzecz jasna, mógłby też zagrać, dlaczego by nie, ale teraz skoczek E7, wiadomo, z wiadomym planem, tak, mniej więcej tu możemy też próbować przegrupować swoje figury, żeby ponownie naciskać na punkt D4. Jak widzicie, naprawdę czarne mają multum ruchów, w których czują się dobrze, czują się aktywnie, moi drodzy. Wróćmy do pozycji, kiedy to goniec wszedł na D3. Tak naprawdę mówiłem o ruchu A3. To jest topowy ruch, moi drodzy. To przygotowuje B4. I teraz tak.
C4 można zamknąć pozycję kompletnie, oczywiście to jest jedna z opcji. Można też zagrać gońcem na D7, dlaczego by nie, tak? Próbować rozwijać się poprzez, poprzez wspomniany przeze mnie wcześniej sposób, tak? Tylko teraz, moi drodzy, B4 padnie zapewne i teraz tak, bijemy D4, nie bijemy tego, bo tutaj wbije gwoździa w dechę i jesteśmy troszeczkę uśmierceni na tym skrzydle, a my tego nie chcemy. Dlatego też w tym momencie, jak pójdzie B4, to bijemy D4. To jest linia podręcznikowa, C bije D4. I teraz tak naprawdę wieża C8 przychodzi do głowy. Z tym rozwojem można poczekać, tak naprawdę nie pali się, żeby robić krótką roszadę, spokojnie, centrum jest zamknięte. No i teraz goniec E3, moi drodzy, może wejść do gry, a jak najbardziej, być może goniec E3, tak, załóżmy, że pójdziemy tym tokiem myślenia takim najbardziej prostolinijnym, to co tutaj proponowane jest w teorii debiutów, skoczek G7, jak widzicie, plan jest bardzo, moi drodzy, prosty. Skoczek na F5, goniec na E7, być może roszada, naciski na ten punkt. Często też po tych pchnięciach pionów, jak odblokowuje się pole B2, moi drodzy, to tutaj mogą z tego skorzystać białe i wyprowadzić swojego gońca tak, aby on był integralną częścią obrony punktu D4. Integralną częścią, zabrzmiało dobrze, zabrzmiało fachowo, tak miało, moi drodzy. Jeżeli gońca nie ma na D3, no to śmiało skoczek tędy może, moi drodzy, na F5 wchodzić, żeby tutaj były wymierzone armaty w punkt D4, tak? Skoczek tutaj, jak mówiłem, G7, załóżmy, krótka roszada ze strony białych, skoczek F5, plan jest, no myślę, że widoczny w miarę. No i w tym momencie możemy zagrać gońcem tu, bądź też tu, jeśli chodzi o białe bierki. Goniec, moi drodzy, często wchodzi na E3, już tak naprawdę nic tu nie wisi, po to te piony poszły w ten sposób, padło B4. No i to wybić można, chociaż ten goniec jest mniej aktywny niż ten skoczek, więc póki co nie wymieniamy aktywniejszej figury za mniej aktywną, no bo po biciu mamy tutaj, moi drodzy, sklejone piony, otwartą linię F dla białego, więc na spokojnie z tym biciem bym się wstrzymał. Goniec C7, dlaczego by nie, moi drodzy? Goniec C7. No i tutaj hetman D2, hetman D3, moi drodzy, powolutku kończony jest rozwój. No i możemy układać plany na grę tutaj dalszą. Nie powiem, że to jest wygrane, bo tutaj skłamałbym was, natomiast powiem wam szczerze, że czarne mają jak najbardziej równą pozycję, jak najbardziej dobrze się czują, mają aktywne figury, presję na punkt D4, wieżę na C, być może te figury ciężkie uda się tutaj zdwoić. No i co? Grać można jak najbardziej na wygraną w tym układzie, tak? Po ruchu oczywiście tutaj, moi drodzy, A3. Po ruchu A3 ja pokazywałem opcję, znaczy pokazywałem, mówiłem o opcji C4, mówiłem o opcji, moi drodzy, goniec D7. To nie są jedyne, bo można też zagrać wspomniany F6, żeby atakować te centrum z tej strony. Z tej nadgryzamy, to może jeszcze z tej. No, będzie musiał z tym jakoś się uporać biały. Bić to oczywiście można, ale wtedy mamy skoczka, który wchodzi fajnie z tempem do gry, ma piękne pole przed sobą E4, moi drodzy. Tu jest co prawda dziura, ale my możemy tą dziurę szybko załatać, robiąc roszadę. Mamy wieżę na F, być może króla do H8 przytulić, żeby nie było problemów na tej przekątnej. O, przepraszam, później takie możliwości pojawiały się. Nie liczmy na to, żeby nam ułatwi tutaj sytuację biały i pobije to, być może goniec D3. W tym momencie padnie, no ale możemy sobie z E5 zabić wtedy, tak? Jeżeli D odbije E5, moi drodzy, no to mamy C4 teraz, goniec C2, narzuca się, no i skoczek idzie przez H6, moi drodzy, tutaj na F5 być może. Można powiedzieć szczerze też, że mogą być polowania na ten punkt w postaci hetman C7, tak? No ciężko bronić tego piona, póki skoczek jest na F6, no nie ma ruchu, moi drodzy, biały F4, tak? No nie wiem, być może skoczek H6 faktycznie dobre, krótka roszada, załóżmy. No i w tym momencie G6 jest nawet proponowane, G6, żeby wyprowadzić gońca na G7, no nie wiem, a ruch goniec C7, co z tym jest nie tak? No wygląda na to, że bezpośrednio tego karać nie można oczywiście, planujemy zaraz zrobić roszadę, chociaż może i jakieś nadgryzanie tego w postaci B3 pojawiłoby się, tak? Może dążyłby do tego, żeby pchnąć w dogodnym momencie po ruchu król H1 piona tutaj, na F4 oczywiście, jeżeli nie byłoby tego skoczka. No ciężko powiedzieć, tak? Ciężko powiedzieć, jakie tu były opcje. Skoczek, moi drodzy, mógłby tak naprawdę pójść jeszcze na F7, jak widzimy. Chodzi o to, aby wymierzone armaty celowały w punkt E5, tak? Oczywiście goniec C7 zaraz jest opcją. Ktoś powie, że to oczywiście znowu można... znowu można wybić, tak? Dlaczego by nie? Oczywiście G odbija H6, to jest opcja, tylko że otwiera się linia G ponownie, tak? Ponownie jest ta sama sytuacja. Tu zdwojone piony,
no, są problemy w ewentualnej końcówce, natomiast otwiera się linia G, może nie od razu dla wieży, no bo jeszcze ten pion podwisa, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że przy ewentualnej krótkiej roszadzie białych mogą mieć one z tym problem. Problem jest ewidentnie z gońcem z C8, o tym mówiłem wcześniej. Natomiast ten problem będzie można załatwić za chwileczkę, pozbywając się jakoś tego skoczka z tego pola, być może przerzucić tego gońca na raty tutaj, moi drodzy, tak? No załóżmy, że pada w tym momencie krótka roszada. No i co grać, moi drodzy? No trzeba włączyć jakoś gońce do gry. Być może, moi drodzy, zainstalować wieżę tutaj na G, być może gdzieś połączyć tutaj wieżę właśnie na G i F. Może jakaś długa roszada. No, wygląda to troszeczkę, moi drodzy, na szalony pomysł, aczkolwiek jakaś opcja to z pewnością jest. No, powiedzmy sobie szczerze, że taki plan mógłby się pojawić na grę dla czarnego, tak? Oczywiście tutaj jakieś kontry by wchodziły, otwierać by pozycje chciały białe na skrzydle hetmańskim, ale z pewnością udziałoby się. Jeżeli ktoś lubi ostre gry, no to przeciwległe roszady mogą tutaj jak najbardziej być satysfakcjonujące dla takiego gracza. Moi drodzy, podsumujmy jeszcze raz szybciutko, jak to powstaje. Oczywiście po D4 też może powstać, bo gdy gramy E6 i nie padnie C4, tylko E4, no to mamy tą samą pozycję. Wariant zamknięty w obronie francuskiej. Polecam grać C5. Oczywiście bić jest niezalecane, bo gramy skoczek C6, oba punkty wiszą i mamy się dobrze czarnymi. C3 jest, tak jak mówię, logiczniejsze, skoczek C6, moi drodzy, skoczek F3 i w tym momencie hetman B6 bardzo często wchodzi do gry aktywnie. No i mówię A3, goniec E2 i goniec D3, najpopularniejsze zagrania, tak? Najpopularniejsze zagrania. Co tutaj jeszcze można zobaczyć? Skoczka, moi drodzy, na A3, taka poboczna linia, powiedziałbym, ale to i tak można będzie wybijać CD, CD i w tym momencie, moi drodzy, goniec D7. Będzie można dać szacha, będzie można wyjść skoczkiem, być może w ten sposób ponownie. Zależy dużo od tego, gdzie ten goniec będzie lądował. Czy będzie tutaj na E2, czy będzie tutaj na D3, tak? Czy będzie patrzył na pole F5, na które chcemy ustawić swojego skoczka z G8, moi drodzy. No, partia mogłaby być kontynuowana. Załóżmy, skoczek na C2 jest poprawiany, to była oczywiście jedna z opcji. Goniec C2, no, tak jak mówiłem, tak? Skoczek GE7, plan jest taki, o. Mniej więcej tak wieża gdzieś na C8. Więc jak widzicie, tutaj dużo szans na wyrównanie pozycji mają czarne. Czarne grają solidne szachy, mają solidną tutaj strukturę pionów, którą ciężko nadgryźć, moi drodzy. No i rozwijają się często poprzez skrzydło hetmańskie. Tutaj skoczek często idzie, tak jak mówiłem, o przepraszam, na F5, gdzie naciski są na centralny punkt D4, który nie może być broniony w pewnym momencie już przez piony, czyli jest pionem, ten punkt, ten pion jest słaby. No bo bierki, czyli w tym wypadku figury, muszą tutaj brać udział w obronie, tak? A my tutaj fajnie z tempem, moi drodzy, naciskamy, tak? Jak widzicie. Skoczek często też idzie, moi drodzy, tutaj na A3, żeby w dogodnym momencie pójść na C2. No jak widzicie, teraz już trzy figury no, stoją solidnie, bronią punktu D4, tylko są to szachy takie, można powiedzieć, pasywne, tak? No bo my teraz sobie gramy wieża C8, moi drodzy. Załóżmy król H1, żeby nie było problemów z tytułu tej otwartej przekątnej, tak? No i możemy sobie, moi drodzy, teraz co? Rozwijać na spokojnie gońca. Na E7, grać skoczkiem nawet na B4, na wymianę, o, tutaj otwierając linię C, o, sorki, duże jest opcji naprawdę. Ogólne idee chciałem tutaj pokazać, ogólny zarys, o co nam chodzi, do czego my dążymy, moi drodzy. Czyli jak widzicie w obronie francuskiej w wariancie zamkniętym, chcemy hetmana na B6, wieżę, na C8, skoczka, na C6, skoczka docelowo, na F5 bardzo często, gońca na E7, no i gońca poprzez D7 gdzieś później włączać do gry. No to jest najsłabsza figura w tych strukturach, więc trzeba to mieć na uwadze. Jeżeli uda nam się, moi drodzy, wymienić te gońce, to jest dobrze. Jeżeli uda nam się pozbawić rywala przy pomocy naszego skoczka, tego gońca białopolowego, to też jest dobrze, bo nie będzie tutaj strachów na tej przekątnej. No tak pokrótce, jeśli chodzi o wariant zamknięty w obronie francuskiej. Jeżeli tego nie graliście, no to macie, moi drodzy, materiał do przejrzenia. Jeżeli to graliście, no to mogliście sobie zobaczyć jeszcze być może linie, o których nie widzieliście, o których nie czytaliście. Dobra, moi drodzy, tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę i oczywiście trzymamy kciuki dzisiaj za tiebreaki, jeśli chodzi o występ Duda kontra Griszczuk. Kolejny remis wczoraj, pewnie oglądaliście streama. Tutaj wiele osób streamowało i na portalach zagranicznych, i polskich, infoszach, z tego co wiem, dzisiaj też streamuje te tiebreaki. Oni grają dzisiaj tempem chyba 25 plus 10, później 10 plus
5, nie chcę skłamać, i później chyba jeszcze 5 plus 3, czyli łącznie 6 partii dzisiaj rozegrają, które, no, mam wrażenie, wyjaśnią wszystko. Kto, moi drodzy, ten finał zwycięży? Finał Grand Prix FIDE, w którym gra nasz młodziutki arcymistrz Jan Krzysztof Duda. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz trzymamy kciuki za Krzysztofa i do usłyszenia. Gdzie to się wyłącza, moi drodzy? Tu się brało, cyk i po wszystkim.